chce pomocy ktoś. Strażak sam to spoko gość. Tam gdzie groźnie, tam gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie wie co to strach, strażak sam. Czy to pożar, czy dach, czy z wodą kram, to sam radę da. Całe miasteczko go zna. Strażak sam. Alarm na plaży. O, zauważono, że jakaś skrzynia pływa po zatoce. Pewnie spadła z tego kontenerowca w czasie sztormu. Tak, musimy ostrzec Charlie'ego Jonesa. Mógłby przypadkiem swoją łodzią wpaść na tę skrzynię. Wezmę Neptuna i sprawdzę linię brzegową. Sam, gdzie jest Kriglington? Chyba się spóźni. Ponownie? To trzeci raz w tym tygodniu, a mamy środę. To chyba coś ważnego. Zaraz pójdę i to sprawdzę, szefie. Cóż, dopóki nie dowiemy się, co to za skrzynia, muszę pozostać na lądzie. I nie bawcie się na plaży, bo nie wiadomo, czy może nie wyrzuci czegoś niebezpiecznego. Ale tato, jest taki wspaniały dzień. James? Proszę, obiecuję, że będę ostrożny. Dobrze, tato, dobrze? Ach, dobrze, James. Tak! No chodź, Saro! Przecież tato się zgodził. Zbudujemy tu sobie zamek z piasku. Nie chcę budować zamku z piasku i bawić się przy skałach, skoro jakaś skrzynia może być wyrzucona na plażę. Nie lubisz zabawy. James! James, wracaj! Ja lubię zabawę. Nie widać skrzyni, szefie. Zatoka czysta. Może rozejrzyj się w porcie, Penny. Zrozumiałam. Mandy, cieszę się, że już nie jestem sam na plaży. Przybyłeś tu po przygodę? No, jasne! Ha, to jesteś w odpowiednim miejscu! Nie, Elvis, tylko nie to! Elvis! Obudź się! Sam? Czy to ty? Wybuchł jakiś pożar? Nie, spóźniłeś się do pracy. Kolejny raz. O, nie! Dlaczego z Sarą nie mogę się tak bawić? James! Chodź tutaj! Wow! Chyba przypływ to tutaj wyrzucił. O, ciekawe, co jest w środku. To jest jedna z tych skrzyń. I co z tego? Przecież chciałeś przeżyć przygodę. A co mogłoby być fajniejszego od tego? O! Gdzie też on się podział? Chłopaki! Cokolwiek tam siedzi, jest bardzo ciężkie. Może tam są puszki z fasolą? O, albo sztabki złota, albo pianino! Wiem, jak się możemy o tym przekonać. Musisz uważać, Mandy. Co? Przecież to nasz wielki skarb. To myśmy go znaleźli. Tak, masz rację. Skoro myśmy go znaleźli, to my go musimy otworzyć. Pośpiesz się, Elvis. Przepraszam cię, Sam. Coś mi się zdaje, że nie potrafię się obudzić na czas. Na szczęście dziś mamy spokojny dzień. O, już wiem! Ty
ciągnij z jednej strony, a ja będę ciągnął z drugiej. To dobry pomysł. Gotowa? Ciągnij! Nic ci nie jest? Nie. Powiedziałem ciągnij, a nie pchaj. Moja noga utknęła tam. O nie! Nie, jest dobrze. To łapka. Ratunku! Ratunku! James? Ratunku! O, nie! Co robisz pod tą skrzynią? Chcieliśmy tylko sprawdzić, co jest w środku. I to się zsunęło na mnie. Ale wiedziałeś, że to jest niebezpieczne. Tatuś ci mówił. Tak, wiem. To moja wina. Ja to zaczęłam. Cóż, to nieważne. Najważniejsze jest, żeby zdjąć z niego tę skrzynię. O nie, nie da rady. Nawet nie drgnie. Hej, posłuchajcie tego. Coś tyka. Potrzebujemy pomocy. Tylko mnie nie zostawiaj, Saro. Zaopiekuj się nim. Sprowadzę pomoc. Skrzynia wypłynęła na plażę i tyka? James Jones utknął pod nią. Szybko, Sam, jedź na plażę. James Jones utknął pod skrzynią. Będziemy tam najszybciej, jak się da. Niech pan poprosi Penny, żeby miała na nich oko. Oczywiście, Sam. A miał być spokojny dzień. O, są tutaj. Penny wzywa Sama. Słucham, Penny. Już je widzę, Sam. Są w pobliżu wielkich skał. Dzięki, Penny. Już tam jedziemy. Sam, tak się boję. Już dobrze, James. Zaraz cię wyciągniemy. Saro, wracajcie z Mandy do kawiarenki. Saro, przepraszam, to nieprawda, że nie umiesz się bawić. Cóż, pobawimy się jutro. Obiecuję ci. Co tam może być, Sam? Naprawdę nie wiem. Musimy się pośpieszyć. Trzeba podnieść tę skrzynię najdelikatniej, jak się tylko da. Już lepiej, James? Tak, już wyszedłem. Cokolwiek tam jest, jest coraz głośniejsze. Wiesz, co ten dźwięk przypomina? Zegarki. Dużo zegarków. To są budziki. Przynajmniej wiemy, co było w skrzyni. Nic by się nie stało, gdybyśmy posłuchali naszego taty. Przepraszam, tato. Powinienem cię słuchać. Chodź tu, syneczku. Czasem musisz popełnić błąd, żeby się czegoś nauczyć. Dzięki, Sam. Dzięki, Elvis. To nasza powinność, James. Kriglington, jeśli jest coś, czego nie akceptuję, to spóźnialstwo. Bycie strażakiem wymaga odpowiedzialności. Tak jest, zgadzam się z tym, szefie. Ale, biorąc pod uwagę dzisiejsze męstwo, Sam zarekomendował cię do specjalnej nagrody. O, to wspaniale. A co to jest? To tyka. To jest budzik, żebyś już nigdy rano nie zaspał. Wersja polska, Studio Eurocom. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Zbigniew Borek. Dźwięk Sławomir Karolak. Tekst piosenki Krzysztof Hajduk. Kierownictwo produkcji Ewa Borek. Wystąpili Tomasz Błasiak, Katarzyna Łaska, Alina Więckiewicz, Monika Wierzbicka, Stefan Knote, Łukasz Talik i inni.